No, żeby z Ligą Świątek wygrać mecz, jeżeli Liga naprawdę dobrze gra, to nie wystarczy zagrać dobre spotkanie. Trzeba jeszcze ten wysoki poziom utrzymać przez dwie albo nawet czasem trzy godziny. Dobry wieczór Państwu. Kolejny odcinek magazynu Super Tenis na kanale Super Express Sport na YouTubie. I od razu przechodzimy już do Ostrawy. Iga Świątek przebrnęła przez pierwszą przeszkodę w Ostrawie. Alia Tomljanović pokonana po meczu, który nie do końca został jednak rozegrany, ale o tym więcej powie nam Michał Chojecki, który ten mecz oglądał na żywo w Ostrawie. Michał, pytanie numer jeden zasadnicze. Czy się widzimy i słyszymy? Widzimy na pewno. Widzimy się i słyszymy. Michał, w dobrych nastrojach po meczu? Jakie twoje odczucia po tym spotkaniu? No bardzo dobre nastroje. Uważam, że naprawdę Ayla Tomljanović zagrała świetne spotkanie. Dzięki temu kibice już w pierwszym występie Igi tutaj w Ostrawie oglądali naprawdę mecz stojący na bardzo wysokim poziomie. No bardzo szkoda, że Ayla nie wytrzymywała trudów tego spotkania. Odezwała się jakaś kontuzja kolana, chyba jakiś przeprost nogi, coś takiego, albo po prostu ze zmęczenia. Bo naprawdę ten mecz był bardzo intensywny. Natomiast naprawdę, jak na pierwszy mecz Igi po aż tak długiej przerwie, bo pamiętajmy, że Iga przez ponad 3 tygodnie nie grała po triumfie w US Open, to był to bardzo dobry, obiecujący występ. Myślę, że naprawdę fajnie się to oglądało. Jeszcze, Michał, oglądamy sobie obrazki Igi z Nowego Jorku, gdy triumfowała w US Open. Liczymy też na triumf w Ostrawie. Jakie są twoje pierwsze spostrzeżenia po tych kilkudziesięciu godzinach twojego pobytu w Czechach i kilku meczach, które już widziałeś? Że przede wszystkim tak, no to czego się można było spodziewać. Te warunki są dużo wolniejsze, piłki są też cięższe, kort jest wolny, taki tępy trochę, te piłki się szybko zużywają. Po meczu rozmawiałem z ojcem Igi Świątek, który powiedział, że te piłki Dunlop, którymi tutaj grają, naprawdę bardzo szybko się zużywają, że po kilku gemach już no, ciężko się nimi gra. No Iga sobie poradziła w tych warunkach. Potwierdziło się jeszcze raz to, no, żeby z Igą Świątek wygrać mecz, jeżeli Liga naprawdę dobrze gra, to nie wystarczy zagrać dobre spotkanie. Trzeba jeszcze ten wysoki poziom utrzymać przez dwie albo nawet czasem trzy godziny. To nie jest pierwszy mecz, w którym Iga Świątek toczyła wyrównany bój i w którym po prostu rywalka w pewnym momencie pękła, nie wytrzymała trudów, nie wytrzymała tak dużej intensywności spotkania. No bardzo podobnie było na przykład w Paryżu z Chinką Qin Wenzheng, czy niedawno w US Open przeciwko Niemce Julii Majer. Wtedy też no, wydawało się, że Iga ma problemy, że zawodniczki potrafią dotrzymać jej kroku, ale w pewnym momencie po prostu ta intensywność spotkania zabijała te rywalki. No, nie wytrzymywały tego tempa. Alia Tomljanović też pokazała pazur w Nowym Jorku, pokonując Serenę Williams po 3-godzinnym boju. Tutaj przegrała i z Igą, i z bólem kolana. Czy wiemy coś więcej w ogóle na temat rywalki Igi? Jak poważny jest to uraz i dlaczego tak się ten mecz musiał skończyć? Znaczy, a ile po meczu nie było żadnej jakiejś wypowiedzi, nie było konferencji prasowej, była tylko konferencja z Igą. No Iga powiedziała, że już kilka gemów w zasadzie przed tym kreczem Ayli Tomljanović zauważyła, że Ayla ma problemy, że jakiś tam łapie się za nogę, że są jakieś kłopoty z tym kolanem. Natomiast no, więcej na ten temat nie mogę powiedzieć. No, Iga po meczu mówiła, że bardzo jej przykro, bo naprawdę to był świetny mecz. Iga niedawno grała z Aylą w Toronto, natomiast to było zupełnie inne spotkanie. Wtedy Iga no, po prostu no, zdemolowała Aylę, która zagrała wtedy no, po prostu słabo. Teraz naprawdę to było świetne spotkanie. To większa szkoda, że nie udało się go dokończyć w normalny sposób. Michał, Iga mówiła sama o sobie, że jest trochę zardzewiała. Co jeszcze powiedziała na temat swojej formy po meczu na konferencji? Czy twoim zdaniem faktycznie ta rdza była widoczna? Bo tak patrząc moim okiem troszeczkę mniej jednak człowieka znającego się na kobiecym tenisie, to ja tej rdzy nie widziałem, ale być może faktycznie coś dostrzegłeś. Znaczy Iga, ja myślę, że Iga może zacząć tutaj grać jeszcze lepiej, bo przecież no, dużo było takich wymian, w których no Ayla świetnie wytrzymywała ich tempo, natomiast Iga popełniała po momencie błędy, że widać było, że tego rytmu gry do końca nie złapała. Troszkę też miała problemy z serwisem, niski procent pierwszego podania, co dobrze returnująca Tomljanović wykorzystała.
Natomiast naprawdę, no tak jak mówiłem, jak na pierwszy mecz to Iga zagra naprawdę, jak na pierwszy mecz po tak długiej przerwie, to Iga zagra naprawdę bardzo dobrze i myślę, że będzie grała jeszcze lepiej. Teraz ma dzień odpoczynku, dopiero w piątek zagra albo z Karoliną Muchową, albo z Katie McNally. No czekamy, zobaczymy jak będzie. Ten mecz jako drugi podczas czwartkowych zmagań w Ostrawie. Coś więcej o tych zawodniczkach, jak ty ten mecz widzisz i w ogóle kogo byś sobie życzył za rywalkę Igi w następnej rundzie? O ćwierćfinale już. Znaczy tak, no Iga pytana właśnie o te dwie zawodniczki powiedziała, że no, spodziewa się zupełnie już innego meczu, niezależnie od tego, z kim się zmierzy, bo to są zawodniczki, tak jak Ayla Tomljanović uderza piłki bardzo płasko, tak szybko, natomiast tamte obie tenisistki stosują dużo topspinu, czyli tych uderzeń z rotacją, czyli to będzie jednak inny mecz i tak pewnie będzie. Tak, no faworytką jest Karolina Muchowa, która w rankingu jest nisko, ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, że ona miała ogromne problemy zdrowotne. To jest naprawdę bardzo mocna zawodniczka, która teraz już się odbudowuje i to jest no, naprawdę wysoki poziom. Do tego jeszcze będzie miała, pamiętajmy, jeżeli zmierzy się z Igą, za sobą czeską publiczność. Co prawda tych Polaków jest chyba jeszcze więcej niż Czechów, ale to oczywiście tym bardziej byłoby wspaniałe spotkanie, również jeżeli chodzi o atmosferę na trybunach. Natomiast tak, Katie McNally to jest taka młoda zawodniczka amerykanka, z którą Iga się świetnie zna, bo grały razem jako juniorki w Debla, zresztą odnoszą sukcesy. Natomiast no, mi się wydaje, że faworytką będzie jednak Karolina Muchowa w tym meczu i ja bym typował, że właśnie z Czeszką Polka zmierzy się w piątek w ćwierćfinale. Powiedziałeś, Michał, o kibicach, którzy są w Czechach, w Ostrawie. Właśnie jak to wygląda? Możesz nam przybliżyć troszeczkę, ilu kibiców dzisiaj było na meczu Igi i jak ta atmosfera była przez ciebie odbierana, bo w telewizji to zawsze jest inaczej. Znaczy atmosfera była wspaniała, naprawdę bardzo, bardzo fajnie się mecz w takiej atmosferze oglądało, kibiców bardzo dużo, kompletu nie było jeszcze, troszkę miejsc widać było wolnych, ale no myślę, że tak w 80% mniej więcej ta duża arena w Ostrawie się wypełniła, natomiast w piątek podobno ma być jeszcze więcej Polaków, zatem jak będzie, myślę, że też dużo kibiców. Po tym, jak Iga wygrała ten pierwszy mecz, kiedy się stało jasne, że będzie grała dalej w tym turnieju, to myślę, że tym chętniej ruszą, kupią bilety, ruszą do Czech dopingować naszą gwiazdę. Właśnie, Michał. Natomiast atmosfera była naprawdę fajna, miło było patrzeć na pomysłowość kibiców, różne transparenty. No, właśnie, Michał, tu przerwę ci, czy Iga odpowiedziała na pytanie dotyczące studniówki. Tak, no nie, do tego się nie ustosunkowała, ale może następnym razem. A jakie są może ceny biletów? Jeszcze cię, Michał, dopytam, bo mówisz, że być może ci kibice dotrą na następne mecze. No, ten mecz następny przed nami w piątek. Jak to wygląda organizacyjnie też cały turniej, jakbyś jeszcze mógł rzucić nam słowem? Znaczy, jeżeli od ceny biletów, to powiem szczerze, że w tej chwili nie jestem w stanie tego dokładnie bez sprawdzenia powiedzieć. Natomiast organizacyjnie jest bardzo fajnie, wszystko sprawnie. To jest taki turniej trochę kameralny, natomiast wszystko jest fajnie zorganizowane, bardzo jest przyjemna atmosfera, bardzo pomocni Czesi. Widać, że są nastawieni na dużo Polaków, zarówno jeżeli chodzi o kibiców, jak i dziennikarzy, a dziennikarzy z Polski też jest sporo. To Michał, zanim się pożegnamy, jeszcze parę słów o tym, co już zrobiłeś. Porozmawiałeś z trenerem Piotrem Sierzputowskim. Jakbyś tak w dwóch, trzech zdaniach mógł nam zareklamować materiał, który wyląduje na naszym kanale w czwartek, na kanale Super Express Sport. O czym rozmawialiście? Domyślam się o kim, ale o czym? Znaczy, rozmawialiśmy głównie o Idzie Świątek, ale też o Shelby Rogers, czyli zawodniczce, z którą teraz Piotr Sierzputowski współpracuje. Ciekawie porównywał właśnie współpracę z jedną zawodniczką i drugą. Jak wiadomo, no Iga, młoda gwiazda, 21 lat, z wielkimi sukcesami. Shelby, taka 30-letnia zawodniczka, która jest już w pełni ukształtowana, ale no, Piotr Sierzputowski ma być tym takim impulsem, żeby nadać nowego tempa, jeżeli chodzi o właśnie karierę tej Amerykanki. Rozmawialiśmy też o tym zamieszaniu wokół finału bliżej King Cup, również o tym, jak zdaniem Piotra Sierzputowskiego, jakie były kluczowe zmiany w tenisie Igi po tym, jak Sierzputowski z Igą Świątek zakończyli współpracę, a rozpoczął się ten etap współpracy z Tomaszem Wiktorowskim. Ciekawa rozmowa, dużo ciekawych obserwacji. Myślę, że warto będzie to obejrzeć i przeczytać.
Także na ten materiał również zapraszamy i zapraszamy pewnie wszystkich widzów na nasze kolejne spotkania, na te spotkania i na miejscu, jak już będziesz, i te w Ostrawie. Życzymy ci, żebyś miał był jak najdłużej w Ostrawie do samego finału. Dzięki, trzymamy kciuki za IGĘ. Dzięki, to do zobaczenia. I to był Michał Chojecki z Ostrawy. Mamy nadzieję właśnie, tak jak już powiedziałem, na kolejne łączenia z Michałem, aż przynajmniej do samego finału. Zapraszam także na wywiad Michała z trenerem Piotrem Sierzputowskim. A ja za dzisiaj już bardzo dziękuję. Do zobaczenia w następnym odcinku.